witam się z wami w 8 dniu Vlogmas, ale leci ten czas naprawdę aż nie do wiary. Naprawdę, naprawdę. Zastanawiam się, czy nie zacząć w ogóle Vlogmasa któregoś od makijażu, tak jak w zeszłym roku to robiłam. Że właśnie robiłam makijaż taki szybki, wiecie, w skrócie, a później dopiero były kalendarze, bo powiem szczerze, że niektóre makijaże, jak sobie obejrzałam poprzednie filmy, to makijaż mi się po prostu mój podobał i chciałabym wiedzieć, czym go zrobiłam. No i na dzień dzisiejszy, na przykład te z tego roku vlogmasy, no niektóre kosmetyki będę pamiętać, a niektóre raczej nie. A na przykład dzisiaj makijaż sobie zrobiłam przy pomocy tych dwóch paletek z Hudy, bo wczoraj oglądałam vlogmasy innych dziewczyn i po prostu tak mi się spodobał, wiecie, make-up w brązach, że stwierdziłam, że ja teraz to takie zrobię i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o kalendarze, przejdźmy do kalendarzy. Z tych herbatek jeszcze nic nie piłam. Wszystkie herbatki, które piłam do tej pory, piłam z tej. I powiem, że dosyć nawet dobre są. Tą już piłam wtedy z tej próbki. Boże kochany, czy ja będę umiała to przeczytać? Matte IQ? O, składniki. Yerba mate, liść ginkgo, jak to się czyta? Ginkgo, guava, skórka pomarańczy, kwiat pomarańczy, guarana, kwiat malwy, aromat. Jeszcze raz. Ginkgo. Cokolwiek to znaczy. Herbata z Rossmana. 8. Najbliżej, dlatego naj... O, nie! Rozerwała. Nie tak jak trzeba. Nieładnie rozerwała. W ogóle to się oderwało. Wcisnę, nie będzie widać. I tu jest herbatka o nazwie Revive Me. Ziołowa. Biała z moringą, cynamonem, trawą cytrynową, miętą zieloną, dziką różą, pokrzywą i żeńszeniem. Także ta pokrzywa zrobiła to minę tak. Dobra. Rituals jest tu na dole. Też ma dosyć mocny tę tekturkę. I porządnie wsadzone te kosmetyki. Douglas. Ja czekam, kiedy będzie miał bubel, bo na razie póki co nie ma żadnych bubli. I się zastanawiam, kiedy może to nastąpić. Także Douglas tu ma. Wygląda jak kredka, może być pędzel. Zaskoczmy się. O nie, perfuma. Aha, no nie umiem tego przeczytać. Abercrombie i coś. Ifitch away tonight. Ładny. Bardzo ładny. No i oczywiście najpiękniejszy, najładniejszy, najbardziej taki, wiecie, korzystny kalendarz, który zakurzony jak zwykle z Glam Shopu. Ósemka jest mała, czyli zakładam, że cienie, ja zakładam. I o, jeden cień, czyli to będzie jakiś turbo pigment albo duochrom może w tym roku, nie wiem. Kosmik się nazywa, zaraz zobaczymy go bliżej. W ogóle może ja wam pokażę z bliska
produkty i o nich opowiem, bo miałam taki komentarz, żeby tak zrobić, więc spróbujmy to. No i tak prezentują się kosmetyki, no prezenty z kalendarza, okienka, zawartość kalendarza, jak to woli. Faktycznie ten cień jest taki płatkowy, jak taki turbo pigment, także jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na oku, bo on jest taki zielonkawy, złoty, żółty, no nie umiem tego nazwać. Perfum nie będę Wam mówiła, bo w perfumach jestem cienka, jeżeli chodzi o nuty w perfumach, więc opiszę ewentualnie. To jest maska keratynowa do włosów, zostawiamy na 5 minut i spłukujemy obficie. I co chciałam powiedzieć? 20 ml i stosować tylko raz w tygodniu. No i tutaj dwie herbatki, tak jak mówiłam. Bardzo bym chciała, żeby każdy z Was spróbował przeczytać tą drugą pozycję. Tak, śmieszne. No i tak wyglądają produkty z kalendarzy. Szykują się choinki. Ale my zamawiamy z interneta. Ale tu będzie stanowisko, także jak będę chodziła, to Wam pokażę. Patrzcie. Wiecie, jakie to jest śliskie? Przejechali ciągnikiem. Uklepali ten śnieg. No i normalnie można się zabić. Dobrze, od rana tutaj spożywcze, że tak powiem, zakupy, może takie ogólne. Byłam również w zoologicznym, ale dwie zabawki, które kupiłam, to już Luna się nimi bawi, więc wiecie. O, właśnie, a propos. W 4F też byłam, kupiłam spodnie, dwie bluzy i podkoszulkę dla młodego. Żarcie dla psa, dwa rodzaje i dla świniaków. I dla świniaków też ten jakby spód, tak? No, zamiast troci. Zanim zacznę nagrywać, musiałam się napić wody, bo kupiłam lekko gazowane, bo miałam ochotę na gaz, a nie chcę pić coli na razie. A do czego zmierzam? Zanim nagram, to po prostu głowa mnie boli i tak myślę, że z braku wody. Więc zabieramy się za te Rossmanowe najpierw. Zanim dojdziemy do meritum całych zakupów, to powiem Wam, że mam bzika, mam fioła na punkcie tych torebek z Rossmana. Po prostu zawsze kupuję na zapas albo kupuję po prostu kilka różnych wzorów. Tu się ograniczyłam, kupiłam tylko dwa. Aczkolwiek te z Dziadkami do Orzechu kupiłam oczywiście razy dwa. Psychoza po prostu. Ale uwielbiam, uwielbiam, po prostu uwielbiam te torebki i one do wszystkiego mi się nadają. I o, po kolei, tutaj mam coś, czego nie mogę pokazać. Tu mam spray do toalet, bo już mi się skończył wczoraj właśnie i dzisiaj na bieżąco kupiłam. Dla psa. I słuchajcie, to są zakupy, gdzie nie kupiłam dla psa nawet tych saszetek, więc hit. Zapomniałam po prostu o saszetkach. Głupia ja. Dwa kremy świąteczne z Isany. Nawet nie wiem, jak pachną, bo krępowałam się wąchać, bo dużo ludzi było. W ogóle przez te promocje teraz w Rossmanie tam 2 plus 1 albo 1 plus 1. Bardzo mało produktów już zostało, a te świąteczne wszystkie przecenione. Więc tak właśnie a propos Dziadek do Orzechów za 15 zł, ale ja chyba z Action wezmę ten. Niech sobie stoi na półce. A ja jeszcze pójdę do Action, ale to nie dzisiaj już. Trzy tusze. Dwa z Eveline, jeden z Lovely, ten czekoladowy, ponieważ no, oglądałam się tych wszystkich filmów i podobno on przepięknie pachnie, przepiękny efekt robi, więc musiałam, a ten był na promocji, więc wzięłam dwa, bo u nas w ogóle jest bardzo rzadko. Zapach jabłko z cynamonem, świąteczny zapach, nigdzie żadnego świątecznego zapachu, ani Airwick, ani Glade u nas nie było, nie wiem, wykupili pewnie w tych promocjach. Tylko był taki, więc wzięłam jeden chociaż do pokoju. Vinyl Ink w odcięciu 35. Mam nadzieję, że dobrze wzięłam. A to później powiem dlaczego. I kredkę fioletową z Eveline, tą warietę. Bardzo, bardzo chciałam ją mieć, bo i mam.
Kupiłam sobie dwie maski świąteczne, jeszcze ani jednej nie używam z tych, co mam, więc chyba dzisiaj będzie pora je spróbować. Ale mam jeszcze Shreka i tego prześlicznego niedźwiadka. Kupiłam takie mydło, które bardzo ładnie pachnie świątecznie. I ja mam tam w łazience właśnie ten pojemniczek na mydełko, więc jak to się skończy, co teraz mam, albo wymienię po prostu na świąteczny zapach i tyle. No i hit hitów. To kosztowało chyba 60 zł. Ja kupiłam to za 40. Tam w środku są, tak wydaje mi się, 4 świece, bo tutaj na odwrocie właśnie są 4 pokazane, więc chyba w środku są 4. Póki nie kupię tej jednej większej, to mówię, takie będą fajne i do syna, do pokoju i do nas, więc no, tyle na ten temat. No i zapachy do kominka, bo kominek palę w kuchni. I albo używam tu wosk, albo używam właśnie tutaj olejki. A że te bardzo fajnie mi się sprawdzają tak świątecznie, w ogóle ja je uwielbiam cały rok, ale na święta są bardziej takie, wiecie, efektowne. Więc kupiłam 2 cynamon i pomarańcze. No i teraz spożywcze zakupy. Tak, 2 napoje jakieś takie smakowe. Chciałam tą truskawkę, ale jakoś tak słabo wchodzi truskawka nam, więc jest to. Jest Domestos, też w promocji. 2 płyny do podłogi, bo ja mam, kto mnie zna, kto mnie dłużej ogląda, ten wie, że ja mam Jopla na tym punkcie, że nie lubię cały czas używać jednego zapachu, czy to do podłogi, czy to w perfumach, czy nawet w żelu, więc jedyne stabilne zapachowo to dla mnie jest pasta do zębów. Po prostu musi być miętowa i koniec. No, ale to nieważne. Tego jeszcze nigdy nie miałam, więc zobaczymy. I takie wody niegazowane, bo innych nie było, tylko takie małe. No, ale wzięłam, no, z tym napojem czekam na dostawę, więc mam nadzieję, że doczekamy. No i reszta zakupów przedstawia się tak, że ogórek, banan. Banany znaczy. Kupiłam takie grzyby, bo nie wiem, czy moje mi starczy, a chciałabym już w ten weekend zrobić sobie pierogi, chlebutek. Ten zakup nikogo nie zdziwi. To jest po prostu papier toaletowy i każdy go używa. Dalej mamy koperek, marchewkę, warzywa na zupę, bo chciałam sobie zupę ugotować, ale powiem wam, że hit jest taki, że nie kupiłam nic na tą zupę, w sensie, żeby, nie wiem, żeby tematyczna była, kalafiorowa albo brokułowa, nie kupiłam nic, więc będę musiała po drodze jeszcze, bo będę szła po światełka. Będę musiała coś kupić. Tradycyjność, że tak powiem. Jarmuż, szpinak. Szpinak dla Stasia, dla syna robię tego kurczaka ze szpinakiem. Jarmuż dla świnek. Czosnek. Piersi 3, bo jedna połówka idzie do. Bo to są połówki. Jedna połówka idzie do zupy, a druga pójdzie do szpinaku, makrela przy piątku, makaron do szpinaku, cebula suszona i śmietanka również do szpinaku. Także takie całe moje zakupy. Ja nie wiem, ile ten vlog będzie miał minut. No i hit hitów. Obiad ruszył. Będzie szpinaczek, będzie zupka. Boże, wystraszyłaś mnie, Luna. Kalafiorowa będzie i zapomniałam groszku zielonego, ale trudno, już nie wyjdę dzisiaj. I tu będzie szpinaczek. No i kupiłam w końcu takie lampeczki czerwone. Udało mi się znaleźć. To jest na balkon, więc nie wiem, czy to się sprawdzi, ale pan powiedział, że ta taśma chociaż powinna do Sylwestra utrzymać. Ta nie wiem. W domu trzyma super. Nawet już mam je zawieszone. Na nie zawieszone, na te... Boże, kochany, słów brakuje. Na te haczyki mam zawieszone lampki właśnie te wiszące z tyłu na ścianie i powiem wam, że one już drugi rok wiszą na tych samych. Jedna chyba tylko nie wytrzymała. Jeden haczyk, więc spoko. Ale jeżeli on twierdzi, ten mężczyzna, że to będzie lepsze, więc okej. I takie lampiony, takie lampeczki na balkon zaraz pójdą. O Boże, wewnętrzne. Nie powiedział, że one nie są zewnętrzne. Oh no. One są chyba takie same. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, teraz czas na przerwę, czyli kawa w najpiękniejszym kubku, jaki w ogóle widziałam na świecie. Z takim najbardziej słodkim.
Taki sernik z makiem, to nie jest sernikomakowiec, bo maku jest tak minimalnie tam, ale wzięłam taki serniczek sobie dzisiaj i słuchajcie, co? Odpocznę chwilę, tam się zupka gotuje, obiad się gotuje, ja porobię opłaty, tak właściwie umyję podłogę i będę miała święty spokój. Jeszcze tylko zawieszę lampki i tyle. No, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że i tak sporo zrobiłam. I zamówiłam jeszcze choinkę. Także, tak jak mówiłam, my będziemy mieli sztuczną, ale ona jest naprawdę piękna. Polecam Wam obejrzeć sobie właśnie choinka 24, bo jest cudowny polski produkt. No i sztuczna choinka jest na lata, więc wiecie. Ja wychodzę z założenia, że lepiej tak niż drugą stronę. No ale wiecie, to już każdy robi co uważa. Ja uważam, że najlepiej będzie kupić sztuczną. A że musieliśmy już w tym roku nową, to. No to nowo. Słuchajcie, zimno jest. Czuję. Oho. Taka kolejka do domu. Czuję się jak Griswold, bo nie mogę tego rozplątać bez kitu. Gotowe. Także. Ach, nareszcie.